Akcja szczepień nadal w toku. W województwie śląskim do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 2 miliony osób. Popularność szczepień nieco spadła, jednak w dalszym ciągu spotykamy się z nowymi formami zachęty. Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Żorach wraz z Urzędem Miasta wyszedł z inicjatywą szczepień w każdej z dzielnic miasta. Codziennie szczepimy w innym miejscu. Są to przeważnie szkoły podstawowe w poszczególnych dzielnicach. To super, bo ci, którzy nie mają czasu, to mają bliżej. Bardzo dobre, oczywiście. Każdy się powinien zaszczepić. Nie wiem, czemu ludzie takie są uporne, nie mam pojęcia. Bardzo dobrze, bo to okazyjnie może niektórym pójdzie się zaszczepi, nie? Powinniśmy się wszyscy szczepić, ponieważ musimy osiągnąć odpowiedzialność i tak jakby odporność zbiorową, żebyśmy po prostu nie powracali do tych wszystkich chorób. Były dni, że dziennie szczepiło się nawet przeszło 900 osób w naszym punkcie szczepień powszechnych. Później tak jak nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, gdy zaczęło się to zbliżać mniej więcej do 50%, zainteresowanie gwałtownie spadło. W tej chwili w Żorach mamy niespełna 50% zaszczepionych osób. W Żorach można się zaszczepić również przy okazji robienia zakupów. Punkt szczepień został uruchomiony w Galerii Wiślanka. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do akcji szczepień właśnie w mieście Żory. Zapraszamy absolutnie wszystkich. Nieważne, czy ktoś jest turystą, czy pochodzi z innego miasta. U nas szczepienia odbywają się na pierwszym piętrze. Wystarczy na pierwsze piętro wjechać albo schodami ruchowymi, albo windą. Wszystko odbywa się w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Wszystko zostało odebrane przez sanepid. Szczepienia w Galerii Wiślanka odbywają się 3 razy w tygodniu. W piątki między godziną 15 i 19, w sobotę od 14 do 19 i w niedzielę od 15 do 19. Od połowy sierpnia aż do października na terenie żorskich parafii odbywa się festiwal Fide et Amore. To wydarzenie ukazuje bogactwo i wielobarwność religijnych tradycji w formie śpiewu. Podczas koncertów publiczność może się wsłuchiwać w niezwykłe przesłanie artystyczne wybitnych muzyków z Polski, Rosji, Libanu czy Francji. Chcemy przez prezentacje, no przede wszystkim koncertowe, chociaż ta oferta festiwalowa jest znacznie szersza i bogatsza, przede wszystkim pokazywać wiarę i miłość na różne sposoby prezentowaną w muzyce, w poezji, w twórczości człowieka. To już jubileuszowa 15. edycja festiwalu. Tego roku koncerty odbywają się w 6 parafiach na terenie Żor. To m.in. kościół pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika, kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, czy kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela. W tej chwili mamy 9 piątków artystycznych, 4 i 4 koncerty. W środku jest liturgia mszy świętej. No rzeczywiście zainteresowanie festiwalem jest coraz większe. Nie jest to taki typowy koncert, że po każdym utworze rozlegają się brawa, ale brawa są już przewidziane. To już jest tak, publiczność jest też w tym kierunku już odpowiednio przygotowana, że są na samym końcu. I w ten sposób wybrzmiewa muzyka, która jest jednocześnie modlitwą. Tak to jest ustawione w koncepcji i jest to świetnie realizowane. W ramach tegorocznej edycji przygotowywany jest katalog wszystkich utworów, które zostały wykonane w przeciągu ostatnich 15 lat. Niesamowite wrażenie stwarza fakt, że to ponad 2000 pozycji. Przygotowaliśmy niezwykle rzadko wykonywaną kantatę Dietricha Buxtehudego, Membra Jezu Nostri. Utwór, powiem szczerze, niezwykły, ponieważ opiewa, że tak powiem, różne części ciała Chrystusa, te umęczone części ciała, jak dłonie, stopy, bok, no najróżniejsze, serce. Przepiękna muzyka, bardzo barwna, ilustracyjna, wykorzystująca i teksty z Pisma Świętego, ale i poezję. Tegoroczna edycja festiwalu nosi nazwę Odbudujmy Wspólnotę. Chciano w ten sposób pokazać, że przez różne tradycje, od żydowskiej przez chrześcijańską, można budować porozumienie i pielęgnować wzajemne relacje. Po roku przerwy po raz kolejny w Żorach odbył się Dzień Seniora.
organizowany z inicjatywy prezydenta miasta. Tym razem liczne grono senioralne spotkało się w przepięknym domu przyjęć Arkadia. Nasi seniorzy zasługują, żeby w sposób godny przyjąć ich i spędzić kilka godzin razem wspólnie. Przede wszystkim to ma taki charakter towarzyski. Zjemy wspólnie posiłek, będą występy artystyczne. Myślę, że to będzie po prostu miły czas dla seniorów. Podczas spotkania włodarz miasta Waldemar Socha dziękował wszystkim seniorom za to, że tworzą bardzo aktywną część żorskiego społeczeństwa. Nie mogło się rzecz jasna obyć bez życzeń zdrowia czy pomyślności. Jest to bardzo fajna sprawa. Ja to nawet twierdzę, mogłoby nawet być 5 razy w roku, nie tylko raz. Dlaczego nie? Teraz by należało nadgonić ten czas z zeszłego roku jeszcze. No i dziękujemy przede wszystkim tu urzędowi, panu prezydentowi, że nam na takie coś zaprasza. No. Na spotkaniu rzecz jasna nie mogło zabraknąć również przedstawicieli oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Żor. Na niespełna 60 tysięcy mieszkańców Żor obecnie prawie 15 tysięcy jest w wieku 60+, czyli można powiedzieć seniorzy, tak? Czyli jest to dosyć liczna grupa. I to nas też cieszy, że zostaje zauważana, doceniana, tak jakbyśmy to sobie życzyli. Czas seniorom umilała muzyka, którą przybyłym gościom serwował zespół Happy Jędrowski Show.